Chciałbym przywitać w pierwszej kolejności ojca Stanisława Dolca z Sanktuarium Golgoty Wschodu we Wrocławiu, z ulicy Witwida. Stojącego obok mnie naszego kapelana, naszej fundacji, księdza Stanisława, kanonika Stanisława Dragułę. Przybyłego z Warszawy za specjalne zaproszenie, bardzo dziękuję za trud, za przybycie, profesora Włodzimierza Bojarskiego. I wraz z nim przybyłego dyrektora wydawnictwa Ad Astra, pana Jacka Krzystka. Witam przybyłych zasłużonych dla sprawy upamiętnienia Golgoty Wschodu. Witam panią Zofię Helbing, Sanktuarium Golgoty Wschodu. Witam panią Halinę Żak z Brzegu Dolnego, dzięki której inicjatywie i konsekwencji powstał piękny witraż Golgoty Wschodu. Witam również pozostałe osoby z Brzegu Dolnego. Zapraszaliśmy tutaj księdza proboszcza oraz zapraszaliśmy również przedstawiciela Urzędu Miasta, jeżeli jest obecny ksiądz proboszcz Jan Kwasik. Także jest pan burmistrz, Aleksander Skorupa. Przepraszam najmocniej, więc bardzo, bardzo tutaj moje powitania tutaj na tym się zakończą. Przekazuję dalszą część koledze, prezesowi zarządu fundacji Tadeuszowi Szczypakowi. Drodzy państwo, przywitał nas wszystkich tutaj zgromadzonych w sali Kina Warszawa pan Jerzy Ziomek, przewodniczący Rady Fundacji Polskie Gniazdo. Witamy serdecznie. Cieszy nas wszystkich, że dzisiaj w dniu 30 listopada 2006 roku mamy okazję spotkać się z różnych powodów, z różnych miłych sytuacji, które miały miejsce w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale również w pierwszej kolejności chciałbym przypomnieć i powiedzieć, że to w dniu dzisiejszym upływa rok od momentu założenia fundacji, od podpisania aktu notarialnego właśnie 30 listopada 2005 roku. Także to dzieło ta fundacja ma w dniu dzisiejszym jeden rok. Myślę, że ma się dobrze, że funkcjonuje, że jest rozpoznawalna na rynku wrocławskim, jak to się mówi teraz popularnie, czy w naszym regionie, ale i szerzej. I są z nami również dzisiaj młodzi ludzie reprezentujący 8 wrocławskich szkół, które brały udział tydzień temu w dniu 22 listopada w konkursie fredrowskim, konkursie, który był adresowany do wszystkich wrocławskich szkół średnich i gimnazjów. Te szkoły właśnie na to zaproszenie odpowiedziały i w salce teatralnej Kościoła Świętego Maurycego w ubiegłą środę miał miejsce właśnie konkurs i w dniu dzisiejszym również będzie okazja, aby uhonorować młodzież, młodych aktorów, opiekunów szkół, za co już w tym momencie serdecznie wszystkim bardzo dziękuję. Chciałbym teraz zaprosić wszystkich państwa do obejrzenia krótkiego filmu z 2 lat działania Inicjatywy Kulturalnej Polskie Gniazdo. Dlatego mówię 2 lat, ponieważ sama inicjatywa datuje się od 2 lutego 2005 roku, kiedy to Jego Ekscelencja ksiądz biskup Józef Pazdur poświęcił logo naszej fundacji. I sama fundacja dorastała prawie cały rok do momentu zarejestrowania. Także zapraszam na taki przeglądowy film. No, myślę, nie da rady w ciągu niecałej pół godziny zmieścić tak długiego okresu, ale staraliśmy się wypunktować najważniejsze momenty. Dziękuję. Naturalnie orzeł jest w koronie skoku, jest ukoronowany. Był czas, kiedy zdarli mu koronę, ten czas jest smutny. Ale dobrze, że ta korona z krzyżem jest
przywrócona godnu naszego państwa. No cóż, potrzebujemy znaków. Wszystkiego się nam nie da, by powiedzieć słowami. Są symbole i znaki patriotyczne, są symbole i znaki religijne. Niech imię Pańskie będzie błogosławione, pomożenie nasze w imieniu Pana, błogosławieństwo Boga Wszechmocnego Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech wstąpi na to miejsce i pozostanie i promieniuje i darzy błogosławieństwo wszystkim, którzy tu będą przychodzić i przeżywać umiejętność zostawienia tak pięknych śladów, Benedicto Dei Fatri. Et fili, et spiritu sancti, descendat et manat sempre. Amen. I tak wciąż czekam na czyjeś słowo. Czasem już wątpię. Czasem na nowo nadzieja wraca i mnie przenika. Może ktoś zajrzy do pustelnika, co sam przebywa nie z własnej woli. Wspomnienie wraca, czasem zaboli. I nie zapomnisz wydarzeń cudnych i nie pozbędziesz się marzeń złudnych. I oczekujesz snów pocieszenia, budzisz się trzeźwy. Czy coś się zmienia? To los uczucia, które nie znika, lecz się przemienia w los pustelnika. Bóg mej rodziny, narodu mego, Bóg moich przodków, ładu wiecznego, natchnij rodaków moich, o Panie, duchem potężnym, by byli w stanie chronić, co dla nas wszystkich tu święte, chronić co boskie, acz niepojęte. Prośby, o Panie, do Ciebie wnoszę, byś wzmocnił wiarę, o którą proszę, wiarę narodu we własne siły, by były ufne, by się złączyły. Kraj nas oczyścić z tego, co brudne, z myśli się pozbyć tego, co złudne. Chciałbym być świadkiem, gdy to się stanie, śpiewać Te Deum Tobie, o Panie. Proszę o łaski, modlę się stale, śpiewam me pieśni ku Twojej chwale. Gdy noc zapada, gdy wstaję z rana, Tyś przenajświętsza, niepokalana. Czynię to zawsze, to nas przybliża. Idąc przez życie, czynię znak krzyża. Bliżej do Niego, naszego Pana, Tyś przenajświętsza, niepokalana. Czy w samotności, czy w ludzkim tłumie, chwalę Cię, Chryste, jak jeszcze umiem. To moja droga w duszy obrana, Tyś przenajświętsza, niepokalana. Ksiądz Jerzy Popiełuszko, zapiski 1980-1984 rok, zeszyt niebieski, 13 listopada, 82 rok. Nie mogą sobie darować władzę tych mszy świętych za ojczyznę, które odprawiam zawsze w ostatnią niedzielę. Mówią, że jest to największy wiec w stanie wojennym. Liczę się z tym, że mogą mnie internować. Mogą aresztować i spreparować skandal. Ale nie mogę przecież zaprzestać tej działalności, która jest służbą Kościołowi i Ojczyźnie. 15 listopada. Jadę do rodziców. Dawno nie byłem. A przecież nie wiadomo, jak się moje losy dalej potoczą. Tak mało mam czasu dla rodziców.
a przecież już nie będę ich miał długo. Tata ma 72 lata. 28 grudnia, 82 rok. Szybko czas płynie. Był u mnie ksiądz biskup Kraszewski, prosząc, abym wybył na parę dni, bo jest rozkaz aresztowania mnie po mszy świętej. Ksiądz prałat Bogucki w trosce o mnie zabronił mi przewodniczyć. Znowu mi pomalowali samochód białą farbą. Z 13 na 14 grudnia o 2 w nocy dzwonek do drzwi, a za chwilę wybuch. Następnej nocy pozoracja włamania na schodach. Wspaniała postawa robotników. Wyznaczyli sobie nocne dyżury i od tej pory cały czas mnie pilnują. Wczorajsza noc była trudna. Nękali psychicznie. Od 1 do 4 jeździli samochodem jak wściekli dookoła plebanii. Chłopcy zrobili im 20 zdjęć, oczywiście dla postrachu. Na oknach hutnicy założyli mi siatki druciane, aby nie można było wrzucić kamienia do mieszkania. Więcej już nie cierpię, bo nadzieja jest z prawdy. Z niej doświadczenie i wytrwałość, ale i sąd jest z prawdy. Naród milczał i słuchał, wyrokując kule zardzewiałe, bo naród jest to prosty człowiek. Czego się pługiem nie dogrzebie, nie domodlił krzyża i nie dopłacze w cichym łkaniu, to przetoczy się nad nim jak uczoność łacińska, jak protestantyzm lub doktryny encyklopedystów zeszłowiecznych. Ale naród ziomkowie jest to najstarszy po kościele obywatel na świecie. Głosem tego narodu jest harmonia ojczysta. Proszę Państwa, no wiele ludzi wyjeżdża z tego kraju i nie widzi tu dla siebie racji bytu. To jest przykre, bolesne, no i niestety to jest trochę hańbiące dla nas Polaków. Ja sam byłem teraz ostatnio przez pół roku w Anglii i do czego są zmuszani tam Polacy, do jakich zachowań, do jakich relacji między sobą, to już można się tylko domyśleć. Zresztą telewizja polska prawdopodobnie pokazuje jakieś filmy. Ale nam, chrześcijanom, pozostaje coś ważnego, najważniejszego, o czym nie możemy zapomnieć. To jest nadzieja. Nadzieja, która powinna każdego z nas, chrześcijanina, trzymać na twardych nogach i na twardym gruncie. Bo gdyby nie było tej nadziei, to na pewno nie bylibyśmy teraz tutaj razem, nie bylibyśmy w tak pięknym parku, bo nawet w Powstaniu Warszawskim, którego rocznicę niedawno obchodziliśmy, ci młodzi ludzie poszli na śmierć bez praktycznie wydawałoby się żadnej nadziei, nie było szans, ale poszli, bo mieli nadzieję, bo gdyby nie ta nadzieja, to by tego nie zrobili, ale poszli i udowodnili to, że było warto i może da Bóg, że takich ludzi jeszcze nam przybędzie. To jest praca na pokolenia, ale może jeszcze kiedyś. Miejcie nadzieję, nie tę lichą marną, co dzeń spróchniały, wątły kwiat upiera. Lecz tę niesłomną, która tkwi jak ziarno przyszłych poświęceń w duszy bohatera. Lecz tę niesłomną, która tkwi jak ziarno
naszych poświęceń w duszy bohatera. No i co jest tak? A myślę, że o takim człowieku nie powinniśmy zapomnąć ani my, ani nasze dzieci, ani wnukowie, bo takiego człowieka wydaje cała Ziemia chyba raz na kilka tysięcy lat. Był jednym z największych, a miał też ulubione pieśni. I jakbyście wszyscy tak zaśpiewali barkę razem z nami. Jak wskazuje nazwa, fundacja powstała z potrzeby społecznej. W celu zwrócenia uwagi na najwyższy, najważniejszy dla każdego Polaka problem jest Polska, nasza ojczyzna, nasze gniazdo, z którym przychodzimy, na świat, a także dla nadania odpowiedniej rangi tym wszystkim działaniom, które podejmowali i podejmują wybitni przedstawiciele naszego narodu dla oświetlenia Polski blaskiem chwały i potęgi. Dlatego też w przesłaniu zapisanym w akcie notarialnym Fundacji Polskie Gniazdo, jako fundament, na którym fundacja opierała będzie swoją działalność, wskazano nauczanie Ojca Świętego Jana Pawła II. Założycielami fundacji są Polacy, prezentujący różne zawody, będący w różnym wieku, dla których problemy Polski i Polaków są sprawą podstawową, ważną i dla której pragną dobrowolnie i społecznie działać. Najważniejszym celem programowym Polskiego Gniazda jest dążenie do przywrócenia należytego miejsca w kulturze polskiej następujących wartości. Pielęgnowania ojczystego języka polskiego przez organizowanie wykładów, spotkań, konkursów i quizów propagujących znajomość naszego narodowego języka, jak również imprez, w których język polski będzie prezentowany w poezji i literaturze zarówno historycznej, jak i współczesnej. Upowszechnianie wiedzy historycznej bezpośrednio związanej z narodem polskim na przestrzeni dziejów, ze szczególnym uwzględnieniem historii XX wieku, przez organizowanie spotkań z interesującymi ludźmi, wpierw jeszcze, zanim zdecydowałem się być lekarzem, byłem Polakiem. I przypominam sobie to, i w tej chwili wtedy przypomniałem sobie, że ojciec mnie uczył. Kto ty jesteś, Polak mały? Jaki znak twój? Orzeł biały.
Czym twa? No. Proszę Państwa, bardzo liczymy na to, jako organizatorzy, że tego typu koncerty w tym czasie, w pierwszą niedzielę września, staną się tradycją. Ale żeby tę tradycję budować, muszą być te pierwsze koncerty. I w ubiegłym roku był pierwszy, w tym roku jest drugi koncert. Miejmy nadzieję, że ta tradycja będzie. Wszystkie kompozycje Chopina świadczą o jego ogromnym intelekcie. To jest przekazanie dosłownie w kilkudziesięciu taktach tak niezwykłego ładunku emocjonalnego, ale również różnych skrótów myślowych, że ta muzyka zasługuje właśnie na miano muzyki niezwykłej, bo intelektualnej. O tym, że tak jest, świadczy uwielbienie Chopina nie tylko przez Słowian, nie tylko przez Europejczyków, ale również przez ludzi całego świata, ludzi, którzy mają się za ludzi kultury, za ludzi kulturalnych. I sam pogrzeb pisarza w listopadzie w 1916 roku
stał się wielką manifestacją patriotyczną. Trumna była okryta czerwonym całunem z białym orłem, godłem państwa polskiego. Przy trumnie zgromadził delegatów z różnych krajów świata, także z zaborców Polski, co było bardzo znamienne. Sienkiewicz nie doczekał się wolnej Polski, jak i Orzeszkowa, Konopnicka, Prus, Witkiewicz, Jasny. A wolna Polska była tak blisko, tuż na wyciągnięcie ręki. Po 8 latach odbył się drugi pogrzeb pisarza w 1924 roku. Uroczyste złożenie prochów pisarza odbyło się w katedrze świętego Jana w Warszawie. Tu spoczywa po dzień dzisiejszy wraz z książętami mazowieckimi. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z gór, aż się ukrop puścił z ruch. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli. Kto mi graj? Hajże kozły, nurki, zwroty, figle, psoty, aż się wody pod nią mocą. Ale ciepło coś za wiele, trochę na to, gorąco. Wraszka, małpa niedzielę, sobie poradzi. Trzymał się.
Aktualnie byśmy chcieli przejść do najważniejszej właśnie części naszego spotkania. Chcielibyśmy podziękować tym ludziom, którzy zaufali nam, którym są oczywiście, jest tu osoba, która nie wie, a może i wie, że istniejemy. Natomiast z wyjątkiem tej pierwszej, o której za chwilę wszyscy usłyszą, to pozostałe wiedzą, że Fundacja Polskie Gniazdo istnieje i okazały jej życzliwość, zaufanie i jakby uwierzyły, że jesteśmy jedną z tych organizacji, która może wspomóc proces odbudowy Polski, odbudowy ducha, patriotyzmu. Chcielibyśmy z naszej strony uczynić jak najwięcej. Zaproszę tutaj ponownie naszego kapelana, księdza Stanisława Dragułę, bo bez niego nie możemy przejść do następnej fazy. I myślę, że pozostanie z nami tutaj do końca wręczania naszych podziękowań. Proszę Państwa, pytania były już od niektórych, co to takiego. Ksiądz ma tutaj jakiś wisiorek, medal Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie. Pani Orlowska, która wiadomo zajmuje się też Polakami na Wschodzie, pokazuje w telewizji. No i razem czasem wyjeżdżamy na wschód, żeby pomagać Polakom, pokazywać ich. W związku z tym otrzymaliśmy właśnie ten medal Pomoc Polakom na Wschodzie. Chcę przy okazji powiedzieć, bo ksiądz Stanisław jest skromny, nigdy o tym nie powiedział, żeby obydwaj otrzymaliśmy od księdza Pyszkowskiego, kapelana rodziny katyńskiej, medal Golgoty Wschodu. Było też docenienie tego, co robimy właśnie na ten temat. To, że ksiądz Stanisław wybudował tutaj to sanktuarium Golgoty Wschodu. Ja z kolei jeżdżę do Katynia, Charkowa, Miednoje i do wszystkich innych miejsc, gdzie są te właśnie groby Polaków, którzy tam zginęli. Prosiłbym, żebyśmy zaczęli od odczytania naszego podziękowania, które jest po łacinie, a jest to podziękowanie dla Ojca Świętego Benedykta XVI. I tutaj ksiądz Draguła w każdym razie przyniósł mi tekst po łacinie, więc chyba był jego również tłumaczem. Prosiłbym o odczytanie tego podziękowania przy księdza po łacinie czytamy? Tak, i po polsku. Dobrze. Ponieważ to jest ważne, ponieważ Ojciec Święty otrzyma również taką pamiątkę. Ja posłużę się słownikiem, żeby ten tekst przetłumaczyć. Oficjalny tekst mi w ten sposób: Sua Sanctitas Benedictus,
Grati sumo sancte sanctitate pro amicitia coram colonia et optamus benedictionem Dei interibus apostolicis presua sanctitas in patriam nostram atque totum orbem terrarum futurus es. I tłumaczenie jest takie, bo świątobliwość Ojciec Święty Benedykt XVI. Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu za przyjazd dla Polski i życzymy błogosławieństwa Bożego w podróżach apostolskich do naszej Ojczyzny i na cały świat. Podpisali Fundacja Polskie Gniazdo, prezes zarządu Fundacji pan Tadeusz Czybak i przewodniczący Rady Fundacji Polskie Gniazdo Jerzy Ziomek. I taki tekst do Watykanu zostanie wysłany. Oprócz tekstu mamy taką szklanną formę naszego loga wraz z tym tekstem po łacinie oraz napisem Fundacja Polskie Gniazdo Wrocław 30 listopada 2006 roku. I to jest pierwsza osoba, której chcielibyśmy podziękować. Oczywiście przekażemy to w stosownym momencie po uzgodnieniu terminu i formy. Także jest to w każdym razie publicznie tutaj już w tej chwili podane, że takie podziękowanie Ojcu Świętemu składamy. Akurat się zbiega z jego wizytą w Turcji, więc jest to taki jakby no, piękna zbieżność sytuacji. Pierwsza pamiątka dla księdza biskupa Pazdura, no, który jest takim duchowym patronem naszej organizacji Gniazda Polskiego. W swoim czasie wręczymy osobiście księdzu biskupowi. Ksiądz biskup Józef Pazdur był oczywiście zaproszony. Kilka dni temu mieliśmy przyjemność gościć u niego w rezydencji biskupie. Niestety inne obowiązki spowodowały, że w dniu dzisiejszym go nie ma, ale jest wśród właśnie pierwszych osób wyróżnionych. Treść napisu na naszym logo w szkle brzmi: jesteśmy wdzięczni księdzu biskupowi Józefowi Pazdurowi za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości. Fundacja Polskie Gniazdo, Wrocław, 30 listopada 2006 roku. Takie podziękowanie, jesteśmy wdzięczni za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości, otrzymuje mama chrzestna naszej fundacji, pani Alicja Natusiewicz, żona pana profesora Natusiewicza. Niestety jest nieobecna, stan zdrowia jej nie pozwala na przybycie, ale jest obecny nasz tato chrzestny, pan Mieczysław Marczak, i jego bardzo bym prosił o odbiór takiego samego podziękowania i od razu przekazałbym na jego ręce dla pani Alicji. Z takich ogólnych podziękowań dla instytucji mamy tutaj w sercu Radio Maryja, któremu również przekazujemy nasze podziękowanie za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości. No, zawsze jest okazja, żeby coś powiedzieć, a przede wszystkim no, podziękować. W jaki sposób? Zacytuję Państwu wypowiedź pewnego poety amerykańskiego, myśliciela, który mówi tak. Wybrałem z tego jedno zdanie z książki, którą otrzymałem w prezencie. A to zdanie brzmi tak. Nieodmienną cechą mądrości jest dostrzeganie cudowności w tym, co zwyczajne. Jeszcze raz powtarzę. Dostrzeganie cudowności w tym, co zwyczajne. Dzień dzisiejszy jest takim dniem właśnie zwyczajnym. I trudno to odróżnić. Tą cudowność w życiu codziennym widzą właśnie poeci. Dziękuję. Następna nagroda dla księdza Prata Peszkowskiego, który gościł
w siedzibie Polskiego Gniazda, który całym sercem jest przy nas, zresztą on proponował nam, żebyśmy uczcili 90. rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Zrobiliśmy to, mamy pamiątkę, zdjęcia zostaną razem z tą nagrodą przekazane, ponieważ 10 grudnia wyjeżdżam na miesięczny pobyt na Białorusi. Będę na Białorusi tam pracował, będę głosił rekolekcje. Między innymi będę w Wasyliszka, gdzie urodził się Czesław Niemen, gdzie proboszczem jest ksiądz Dragula, którego jeszcze nie znałem osobiście. Prosił, żeby mu pomóc urządzić w domu rodzinnym Czesława Niemena, Izby Pamięci właśnie Czesława Niemena. Między innymi w tej sprawie też tam jadę. I po drodze wstąpię i przekażę. Myślę, że pozdrowienia od was wszystkich będę mógł przekazać. Proszę bardzo. Pięknie. Razem z tą nagrodą przekażę. Aktualnie chciałbym tutaj zaprosić ojca Stanisława Golca, kustosza Sanktuarium Golgoty Wschodu, osobę, która można powiedzieć otrzymała też od księdza Peszkowskiego zadanie tutaj urządzić we Wrocławiu największą chyba izbę pamięci związaną z Golgotą Wschodu i jemu dziękujemy właśnie za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości jako pierwszej osobie z grupy osób związanych z Golgotą Wschodu. Nie mam żadnego poety pod ręką, aby go zacytować, ale mam 8 szkół i mam tutaj młodzież i jestem bardzo ucieszony, że Polskie Gniazdo gromadzi młodych ludzi. Ostatnio pytano mnie dla wydawnictwa Niedzieli, ażebym coś powiedział o patriotyzmie. I tak na żywo zacząłem mówić, że bez patriotyzmu nie będziemy pełnymi Polakami, a trzeba się patriotyzmu uczyć tak, jak się trzeba uczyć nieustannie miłości, prawdy, wolności, jak to sługa Boży Jan Paweł nam Polakom mówił, że wolność łatwo nie przychodzi, trzeba się jej uczyć. To nie samowola, to nie swawola, bo w ten czas nie ma obrazu prawdziwej wolności. Trzeba się uczyć też i Polski. Polski trzeba się uczyć. Cóż to ta Polska, to nasza ukochana matka. I trzeba się uczyć właśnie Polski. Przyjmuję tę nagrodę, przyjmuję właściwie dla całej Golgoty Wschodu. To byli bohaterzy, to byli wspaniali nasi Polacy, którzy oddawali życie, albo byli na Syberii, pani Zofia tutaj jest, także chyba stanie za chwilę może tu przy mikrofonie, tak wyczuwam. I była tym dzieckiem Syberii. Naprawdę, kiedy już cała Golgota Wschodu zgromadziła się tam u mnie, znalazła miejsce, te setki, setki książek, które czytałem, które z początku mnie przygnębiały, bo to tylko tak ból, ból, męczeństwo, męczeństwo, a potem zacząłem rozpoznawać, jak są wspaniali Polacy. Zesłani na Syberię, naukowcy, patrioci. I tam, na tej Syberii przekazują kulturę. Od rzemiosła artystycznego począwszy. Poprzez rolnictwo, poprzez bogatą, wspaniałą wiedzę. Zesłańcy odmieniają Syberię w ciągu setek lat, bo to przecież piersi za czasów króla Batorego. I w ten czas
taka duma człowieka napełnia serce i człowiek staje się szczęśliwy, że jest Polakiem. Polaka się nie da zniszczyć, zabić, umęczyć do końca. On jest zawsze wspaniały i on zawsze jest podzielny i gotowy się dzielić nawet w ten czas, kiedy z niego ktoś uczynić chce niewolnika. Jestem szczęśliwy, że tu jest 8 szkół, a teraz tak wyciszyliście się, widzę, do reszty i może się w waszych sercach zrodzi takie pragnienie, jak to dobrze być Polakiem, jak to wspaniale być Polakiem, mieć serce polskie, kochać ojczyznę, być patriotą polskim. I dlatego cieszę się bardzo, że przyjmując nagrodę, przyjmuję dla tych bohaterów i tych, którzy już nie żyją, i tych, którzy żyją, którzy są tutaj pośród nas i którzy tworzyli w tej naszej wolnej Polsce tą wspaniałą Polskę właśnie przez to, że młodość może, ktoś by powiedział, stracili, bo byli umęczeni na Syberii, ale przyszli i tyle wartości wielkich wnieśli w nasze życie narodowe. Droga młodzieży, głowa do góry, wy jesteście wspaniali. To też tę nagrodę tu starszy kapłan przyjmuje od polskiego gniazda. Niech to gniazdo dalej tchnie w was dobrego ducha i niech was nauczy kochać Boga, ojczyznę i takich wartości jak Bóg, honor, ojczyzna. To są święte wartości. Dziękuję serdecznie. Następna nagroda pani Zofia Hyrling. Pan Jerzy powie coś więcej o nim. Pani Zofia, prosimy bardzo. Tak się złożyło, że pani Zofia była tą osobą, która nas tak przygarnęła jako sekretarz Izby Pamięci Golgoty Wschodu, Polskie Gniazdo, i włączyła nas we współpracę. A to z kolei zaowocowało bardzo poważnymi zdarzeniami, które myślę będą jednym z ważnych elementów naszego działania i z których będzie wiele dalej jeszcze na przyszłość wynikało. Także pani Zofii serdecznie dziękujemy za pielęgnowanie polskiej pamięci i tożsamości i za jej bardzo, bardzo mrówczą, bardzo taką pożyteczną i ciężką pracę na rzecz organizowania i wszystkich skupiania tych organizacji, które są wokół Izby Pamięci Golgoty Wschodu. Gdzież mnie sprostać przedmówcy? Gdzież mnie sprostać ojcu Stanisławowi Golcowi, który ma piękne słowo, piękne serce i przygarnia wszystkich. Pragnę powiedzieć, że niekiedy zazdrościłam żołnierzom, że z bronią w ręku walczyli o wolność. Ale później stwierdziłam tam, na dalekiej Syberii, że walczyć można również słowem. Słowo, które zostało zabronione, słowa polskiego, nie wolno było używać od dnia 17 września 1939 roku, kiedy na wschodnie rubieże Polski wkroczyła Armia Czerwona. Zamknięto polskie szkoły, otwarte szkoły rosyjskie. Później znalazł się etap syberyjski, bo trzeba było wyplenić z kresów Polski, wyrwać z korzeniami wszystko to, co jest polskie. I świat właściwie powinien się dziwić, że nie aresztowano żołnierzy z bronią walczących, lecz aresztowano matki, starców i dzieci. I tak zaczęła się walka o polskie słowo. I pragnę powiedzieć, że młodzież w tej chwili biorąca udział w pięknym konkursie również walczy o polskie słowo, o niezaśmiecanie polskiego języka,
które niestety słyszymy na każdym rogu ulicy. Wielkie dzięki składam młodzieży, która istnieje już w kapitułach pamięci w szkołach, istnieje w klubach wnuków sybiraków i która współpracuje z nami prawie na co dzień. Jesteśmy na różnych uroczystościach w szkołach, a na nasze uroczystości przychodzi młodzież. I pragnę powiedzieć, tak jak ojciec Stanisław, że przyszłość do was należy. I wy dalej walczycie, nie myślcie, że nie walczycie. Walczycie słowem, bo w tej chwili ważne są sprawy negocjacyjne. Już do historii przechodzą walki zbrojne, aczkolwiek terroryzm istnieje. Ale wy zostajecie, żeby walczyć słowem. Szczęść wam Boże. Ponieważ, jak już wspomniałem, fundacja została włączona we współpracę z organizacjami kombatanckimi, które są skupione wokół Sanktuarium Golgoty Wschodu. Ojciec Stanisław zlecił nam takie specjalne zadanie, ponieważ 23 września tego roku była już druga taka bardzo uroczysta msza za ojczyznę przy ołtarzu polowym Sanktuarium Golgoty Wschodu, gdzie ksiądz prałat Peszkowski otrzymywał od ministra Ujazdowskiego Złotą Glorię Artis, od ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. I po tym dniu 23 września był 24 wrzesień, niedziela, gdzie fundacja zaopiekowała się księdzem prałatem i pojechaliśmy z księdzem prałatem do Brzegu Dolnego, do Kościoła Chrystusa Króla. Nie wiedzieliśmy za bardzo, po co tam jedziemy, ale okazało się, że jest to piękna uroczystość, w której bierze udział praktycznie całe miasto Brzeg Dolny. I parafia ufundowała tam witraż Golgoty Wschodu, ponieważ są tam osoby, które też, podobnie jak pani Zofia Helling, przeżyły Syberię, przeżyły ten trudny okres, tragiczny okres II wojny światowej w głębi Rosji. I chciały pewnie, na pewno chciały po prostu upamiętnić to w swojej parafii. Piękny witraż, piękna msza święta z homilią księdza Peszkowskiego, który trzykrotnie powiedział na zakończenie: Brzeg Dolny pamięta, Brzeg Dolny pamięta i ten Brzeg Dolny pamięta. I tak tchnienie Ducha Świętego, że właściwie trzeba Brzeg Dolny też uhonorować. I tą propozycję przedstawiliśmy księdzu prałatowi Peszkowskiemu, który ją od razu zaakceptował i pochwalił. Także zapraszam panią Halinę Żak, która była inicjatorką tego witraża i tej kaplicy Golgoty Wschodu. Zapraszam kogoś w imieniu parafii, chyba że w imieniu parafii pani Halina Żak przyjmie też to wyróżnienie, bo jest dla parafii. I oraz zapraszam tutaj burmistrza Brzegu Dolnego, pana Aleksandra Skorupę. Brzegu Dolnego i parafii Chrystusa Króla. Rzeczywiście to była jakby wspólna praca, ale niewątpliwie inicjatywa była środowiska sybiraków i pani Haliny Żak, która była takim dobrym duchem tego przedsięwzięcia, które przerosło wszelkie oczekiwania i myślę, że właśnie śladem tego, że nasza społeczność mocno się zaangażowała i osiągnęła to, co chciała, jest dzisiejsza nagroda dla współtwórców tego przedsięwzięcia. W Brzegu Dolnym myślę, że tradycje polskości, tradycje małej ojczyzny, bo samorząd lokalny to też jest takie małe gniazdo rodzinne,
Po pierwsze jesteśmy Polakami, ale każdy z nas gdzieś się urodził. Oczywiście ja już jestem z pokolenia tych, którzy urodzili się na Dolnym Śląsku, ale nasi ojcowie przybyli tu z różnych stron i właśnie wielu przybyło z Syberii, poprzez Syberię, i właśnie tym ludziom chcieliśmy poświęcić ten nasz ołtarz i witraż Golgoty Wschodu. Myślę, że te tradycje brzegu pielęgnujemy należycie, bo powiem, że do służby publicznej przyszedłem już w wieku dojrzałym, ale pierwsza moja jakby nagroda czy odznaczenie to był Krzyż Sybiru. Także dziękuję za to odznaczenie. To jest dla nas motywacja do dalszej pracy. Dziękuję. I postaram się nie zanieść. Myślę, że te lekcje historii, które mają być w tej nawie naszej, gdzie znajduje się ten witraż Golgoty Wschodu, na pewno umocnią te tradycje polskie i na długo dzieci pozostaną. I dla, nie tylko dla dzieci, ale również dla ich dzieci. Serdecznie dziękuję. Także jeszcze raz tutaj chcę powiedzieć, że tego typu witraż, on jest ważny dzisiaj, a może jeszcze bardziej ważny będzie jutro i pojutrze. Mamy tutaj aż dwóch profesorów. Może i więcej, ale o większej ilości profesorów po prostu nie wiem. Bardzo bym serdecznie zapraszam tutaj na scenę profesora Włodzimierza Bojarskiego. Profesor Bojarski będzie miał dzisiaj o godzinie 18 wykład w sali parafialnej Kościoła Świętego Maurycego przy ulicy Traugutta. A jeszcze pewnie powie do nas coś na zakończenie tej części. Obecnie tylko tyle powiem, że piękne i wartościowe książki są cenne na tyle, że każdy z nas powinien je przeczytać. Dziękuję uprzejmie, ale to jest tylko jeden z szeregu szarego harcerskiego, dużego, drużynowego zespołu, który rozumiem jest tutaj na sali, dołączy do mnie. Prosimy profesora Gerwazego Świderskiego, naszego przyjaciela, który dopomógł prawidłowo zdefiniować pierwszy punkt naszego statutu, bo nie mogłem zamknąć sprawy i w końcu było to, na co czekałem chyba przez 10 miesięcy, czyli stwierdzenie o tym, że mamy się zająć obywatelskim mecenatem nad kulturą narodową. Coś przemówił, a ja nie tylko przemówię, ale wręcz coś bardzo ważnego naszemu kochanemu panu Andrzejowi, który patronuje nam, jest tym wielkim dobrym duchem tego gniazda polskiego. Pierwsza sprawa, przyjmuje to wyróżnienie jako prezydent Fakultetu Partnerstwa Narodów w UNESCO oraz w imieniu mojego współpracownika, zresztą tak samo i waszego gorliwego, Andrzeja Siedleckiego. Proszę bardzo, proszę ten akt wręczyć, bo to staram się. To się dobrze składa, że właśnie w imieniu tej federacji mówię, tam jest to słowo partnerstwo. Czekałem przez całe moje długie życie, a więc prawie 90 lat na to, co powiedział papież w Stambule wczoraj. Nie wiem, czy Państwo to zauważyli. Powiedział to, o czym przed chwilą powiedziałem. Czekałem, że doszło do chwili partnerstwa między Watykanem a islamem. Proszę Państwa,
To jest to, na co pewno Chrystus w swoich naukach mówił. Jesteśmy jednością. Istotnie stoimy przed bardzo trudnym i ciężkim zadaniem. Jak z jednej strony połączyć ideę Jezusa naraz z Nazaretu, no w końcu z Mahometem. Zadanie niewiarygodne, ale wykonalne. Powiedział też papież, bo nasze korzenie w drodze do Boga są te same. I to był dramat ludzkości, żeśmy się podzielili na te pięć wielkich wyznań. To powiedzmy jedna sprawa. Druga sprawa, jest pan świecki. Powinien pan to wręczyć. Wielokrotnie, bo to jest i ten tekst, jednocześnie życzenie. Przepięknie pan zadokumentował w tym filmie. Przepięknie, że była i telewizja, ale mimo wszystko to są dość zwiewne sposoby formowania tożsamości narodowej. Trzeba czynów. Czynów. Ważna jest pamięć. Ważna jest świadomość. Ważne jest przypominanie. Państwo pamiętają, jak 3 września, nie, to był maj, 3 maja przemówiłem i tam to skrócono mnie w bardzo krótki sposób, bo tylko zacytowałem, kto ty jesteś, Polak mały. Zakończyłem to przemówienie wtedy, które było przyjęte wielkim aplauzem, że my musimy wreszcie czynić, pracować rzetelnie i nie ograniczać się tylko do imprez. Czekamy na polskie firmy. Nie na zagraniczne, na wielkich fachowców. Gdzie? W Polsce, a nie za granicą, żeby pracowali. Tak zakończyłem wtedy. I dlatego proszę, żeby pan to, co pan robi, publikował i to całe przemówienie nagrał pan Siedlecki, przepisał, ogłoszone w internecie, to jest zwiewne, ale wydrukowało medium. Towarzystwo Polskich Lekarzy. Proszę to rozpocząć. Siedzi pan Matrza, pani Natusiewicz. Wspaniałe osoby do redakcji. Pan wszystkiego nie zrobi sam. Musi pan się z tym podzielić. I druga sprawa. Dołączyć proszę do filmu pańskie też wystąpienie. My każdego roku na Ślęży, my to znaczy lekarze, mamy zjazdy, na których krzewimy uwarunkowania biologiczne i intelektualne. Kto jest człowiekiem prawym, a nie pozorantem? Kto jest prawdziwym lekarzem? A obecna sytuacja w świecie, w tej lawinie informacji doprowadza i kapitalizmu doprowadza do obniżenia się tego poziomu. I wtedy otrzymaliśmy, nie mógł przyjechać ksiądz arcybiskup Michali, przewodniczący Episkopatu Polskiego. I on przysłał wtedy list, który panu chce wręczyć. Jego jedno zdanie najważniejsze było takie, że musimy krzewić świadomość narodową, ale ją pogłębiać i udokumentować w czynach. I to uważam za najbardziej ważne wystąpienia Federacji. Chcę powiedzieć, że sprawy czynów po naszej stronie są najważniejsze i czyny, nie słowa, jak najbardziej. To jest nasze hasło. Natomiast mamy portal internetowy www.polskiegniazdo.pl. I tam jest już sporo tekstów. Dołączymy teksty również pana profesora, obiecuję serdecznie. To jest na pewno sprawa do szybkiego załatwienia. Ale tu muszę jeszcze w związku z księdzem Michalikiem. Proszę księdza, czy ksiądz jest, ja byłem w Przemyślu, była narada, o tym nie będę mówił, bo to
była sprawa episkopatu. Natomiast w katedrze przybyskiej jest kaplica Frydrych. Proszę pojechać nie tylko do brzegu, ale również do Przemyśla. Na tym próbę krótki przyczynek do tego, o czym powiedział pan profesor. Proszę państwa, od 30 lat, kiedy jeżdżę w Ukrainę, Białoruś, Litwa, Rosja, Kaukaz i tak dalej, o tym mówię, że jeżeli my się nie pogodzimy, katolicy, grekokatolicy, prawosławni, muzułmanie, te przedstawiciele wielkich religii, to nas jedzą sekty. I oni korzystają z tego, że między czasem prawosławnymi tej orientacji moskiewskiej, a grekokatolikami czy katolikami nie ma tej jedności, korzystają na to sekciarze. Dlatego my musimy dążyć razem właśnie do jedności. Na młodzież chciałbym skierować, aby słowo wartość słowa była bardzo ważnym elementem naszego codziennego życia. Poprzez słowo do czynu, a poprzez czyn do jedności. Bądźcie zdrowi. Dziękuję panu profesorowi Gerardowi Świerskiemu, naszemu koledze, wiceprzewodniczącemu Rady Fundacji, Andrzejowi Siedleckiemu, organizatorowi dzisiejszemu i patronowi dnia. Zapraszam pana Mirosława Gąsieńca, który jest kompozytorem, między innymi kantaty do świętej Jadwigi. Ma wiele ciekawych pomysłów, które może kiedyś usłyszymy, a tak się składa, że w tym roku w Parku Południowym on i trio pani Aneta Góral, pani Dagmara Miller oraz pan Rafał Żurakowski, no i tutaj właśnie pan Mirosław Gąsieniec pięknie wykonali pieśni Chopina. I w ogóle jesteśmy już tutaj zaprzyjaźnieni i doceniamy tutaj twórczość pana profesora Mirosława Gąsieńca. Szanowni państwo, chcę serdecznie podziękować za to wyróżnienie. Zaczęliśmy współpracę z Gwiazdem Polskim dosyć niedawno, bo od września tego roku, ale szczerze deklarujemy chęć dalszej, owocnej pracy. I chciałbym także powiedzieć, co nam, ludziom kultury, szczególnie leży na sercu, a przede wszystkim ludziom muzyki. Otóż jest taka rzecz, która wydarzyła się parę lat temu w szkolnictwie powszechnym, w szkołach podstawowych, w gimnazjach. To dotyczy także i was, dzieci, które tutaj przybyłyście, droga młodzieży, że niestety lekcje muzyki zostały bardzo ograniczone. Kiedyś była to pełna lekcja muzyki, tak zwanego śpiewu, tygodniowo. Dzisiaj niestety ograniczono to zaledwie do pół lekcji tygodniowo i leży nam na sercu, by w całości przywrócić lekcje muzyki do szkół, byśmy wszyscy, a szczególnie wy młodzi, pamiętali o tym, że to nie tylko ta muzyka, która dociera do nas z ekranów telewizora, ma nas kształtować i naszą świadomość, ale i także to, co w dziedzictwie Polski jest i to w olbrzymiej ilości, a które gniazdo polskie pokazuje i chce eksponować, za co im serdecznie dziękuję. Ja również dziękuję panu Mirosławowi Gąsieńcowi. To jest naprawdę jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o muzykę klasyczną we Wrocławiu. Nie będę tutaj, nie ma czasu, bo w stosunku do każdej osoby można byłoby dużo powiedzieć. Chciałem powiedzieć jeszcze, że mamy tutaj wprawdzie jeszcze pięć takich naszych wyróżnień, podziękowań dla ludzi sztuki, dla artystów. Mamy tutaj podziękowanie dla pani Ewy Kamas i pana Jana Bleckiego, którzy uświetniali nasz koncert inauguracyjny właśnie w tym monogramie poświęconym pamięci księdza Jerzego Popieluszki. Mamy podziękowanie dla Kariny Kalczyńskiej. Mamy podziękowanie dla autora naszego loga, pana Łukasza Nabrockiego oraz przyjaciela naszej fundacji, księdza prałata Józefa Steca z Cieplic, z Jedniej Góry. Także są to osoby, które są, oraz dla pana Edwarda Kalisza, który był tu przed koncertem, ale niestety nie może być na koncercie, a który był już
przewodniczącym komisji konkursowej konkursu właśnie Fredro w Polskim Gnieździe i też uświetniał nasz koncert w Parku Południowym. Wraz z Teatrem Małym. W tej chwili chcielibyśmy już w końcu zaprosić młodzież i przejść do wręczania dyplomów uczestnictwa oraz naszych skromnych nagród książkowych dla wszystkich uczestników i nagrodzonych w konkursie Fredro w Polskim Gnieździe. Proszę tutaj prezesa zarządu Tadeusza, żeby poprowadził tą uroczystość. Drodzy Państwo, właśnie tydzień temu, w dniu 22 listopada, kilkugodzinne przesłuchania 8 szkół, które na nasze zaproszenie przystały. Dzisiaj są wśród nas właśnie reprezentacje tych szkół wraz z opiekunami. Wówczas, jak pamiętam, 10-osobowe jury jest z nami tutaj obecny wtedy w gronie tych sędziów ksiądz kanonik Stanisław Draguła, są panie z Katolickiego Klubu Literackiego Źródło. Wówczas ta punktacja, która była, no, wydaje się, punktacją sprawiedliwą. Każdy z sędziów miał 3 głosy, skala punktacji od 1 do 6, później sumowano te wspólne jakby tutaj głosy i następnie każda ze szkół otrzymała wynik w postaci tej premii od każdego z 10 jurorów. Trzecie miejsce w konkursie literackim Fredro w Polskim Gnieździe dla Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej pierwszego i drugiego stopnia imienia Karola Szymanowskiego w Wrocławiu. Wraz z panią Barbarą Misiak, opiekunem grupy. Muzycy nie tylko potrafią pięknie grać na instrumentach, ale również pięknie recytować, więc dałem 6, jeśli chodzi o dykcję. Gimnazjum nr 14 imienia Kubona Kołątaja we Wrocławiu. Prosimy może ten na postaw. Dlaczego? Bardzo prosimy. No bez... Jak można tak? Wszyscy. Gimnazjum nr 14. Jest, tak. Pani Danuta Tobry jest opiekunem. Uszulanki nie tylko dobrze wychowują w dyscyplinie, ale również pięknie przygotowują młodzież, jeśli chodzi o recytację, o występowanie na scenie. Proszę, pięknie w mundurkach występują dziewczyny. Wszyscy na pewno słyszeliśmy o uroczystych też obchodach 60. rocznicy Szkoły Sióstr Uszulanek w mediach. W gazetach. Ostatnio oglądałem w kręgu wiary, była obecna też siostra dyrektor Ewa Jezierska, która jak widać odpowiada na nasze zaproszenia Fundacji Polskie Gniazdo. Proszę siostrę serdecznie pozdrowić i podziękować za tą miłą współpracę. Powiem coś, czego młodzież nie zna. Otóż kiedyś były defilady pierwszomajowe.
Ja byłem we Wrocławiu, tutaj w parafii świętego Bonifacego, no ponieważ siostry prowadziły szkołę średnią, też musiały brać udział razem z młodzieżą w defiladzie. I kiedy młodzież przechodziła obok trybuny, gdzie stali wszystkie przedstawiciele organizacji różnych, partyjnych i tak dalej, grupa młodzieży pozwiła, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. No, tak właśnie to było w czasach jeszcze komunistycznych. Wierzcie Państwo, że tutaj przy tym stoliku to my tu uwijamy się i pewna rzecz mi umknęła. Mianowicie bardzo bym prosił jeszcze raz opiekunów zespołów, które zajęły drugie i trzecie miejsce, ponieważ dla laureatów mamy również w szkle nasze logo z napisem, które miejsce kto zajął w konkursie. Także panią, Lamutę Tomek, proszę bardzo. Kończąc tą pierwszą część, przekazać naszemu kapelanowi naszej fundacji, księdzu Stanisławowi, też takie nasze logo z informacją, że jest to pierwsza rocznica aktu notarialnego. Ja myślę, że będzie mu towarzyszyło w podróżach na wschód i może ktoś jeszcze je zobaczy, może go zainteresuje, może nawiąże z nami współpracę. Tak, proszę Państwa, postaram się godnie reprezentować i polskie gniazdo, i w ogóle Wrocław, właśnie na Białorusi. Wiecie, jaka tam sytuacja jest? Przez miesiąc będę głosił rekolekcje, będę się spotykał i w ambasadzie polskiej, i już po drodze wstąpię do konsulatu białoruskiego, gdzie konsul jest bardzo życzliwy właśnie dla nas, dla tej idei z urządzenia właśnie Izby Pamięci Czesława Niemena. I jak mnie nie wyrzucą, nie wydalą, no to aż do gdzieś do Trzech Króli będę tam pracował na Białorusi. Dziękuję za to, za pamiątkę. Zapraszam zespół szkół numer 5, żeby zaczął prezentację zemsty. Dziękuję. A my jesteśmy zespołem szkół numer 5, co już było powiedziane. To jest gimnazjum 48, liceum 13. I zaprezentujemy fragmenty zemsty Aleksandra Fredry. I wystąpią Jan Paweł Abramek w roli Wojeta. Karolina Płoneczka w roli Podstoliny. Magda Furmanowska w roli Klary. Szymon Lichtarski w roli Dyndalskiego. Armand Tyszka w roli Wacława. Krzysztof Krawczyk, nasza gwiazda, w roli Cześnika. I ja, Tomasz Sulka, w roli Papki. Lecie dobrze. O, gdzie?
teraz trzeba pisać właśnie jakby Klara do Wacława. O, o! Cóż, o! Panie, to jest ten dla mnie. Co się waszej się o to pyta? Smacza grob, pisz i kwita. Tylko, Mąciunki. Panie, aby udać trzeba sztuki, owe brednie panie Luki to miłosne świergotanie. Jak tu zacząć, Mąciunki, panie? Sklep afekty, miliony. O, jak od żony? No to trzeba pójść w słowa, nie tak, nie siak, jakby owa. I chciałaby mi się boję. O, już wiesz, no, na tym sztuka. Reszta się tym nauka. I właśnie. Zaraz. Bardzo proszę. Co to jest? My. To? My duże, a tam idę jaśnie, panie. Wy to kreska, gdzież dwa brzuszki? Jeden w spłodzie, drugi w górze. Cóż u czarka, a ci jest duże, czy go? Tak. Te duże, kto pomyśli, może zgadnie. No, pisz was, a dokładnie. Bardzo proszę. Mociuń panie, me wezwanie. Mociuń panie, wziąć w sposobie. Jako ufność ku osobie. Mociuń panie, ważność pana, która lubo mało znana. Która lubo mało znana. Cóż to jest? Żyd, jaśnie panie, lecz wita jego przemysł. Jak jeszcze kropla skapie, to cię trzewnie tak łapie, aż proformę wspomnisz sobie. Czytaj właśnie, no, jak to było. Bardzo proszę, mocią panie, me wyzwanie, mocią panie wziąć w sposobie, mocią... Nie chcę czarnić ich, wydąc taką pustą mózgownicą. Mocią panie cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowo. Pisz właśnie. Pisz to denowo. Mocią panie opuszczędzie. Tych kawałków trudno będzie. Pisz denowo, pisz powiadam mózgu we łbie za 3 grosze. Siadaj. Siadaj mówię. Siadam. Powtarzam. Bardzo proszę. Co mać znaczy? Z tym hebesem nie pomoże. Trzeba zrobić to inaczej. Lepiej nawet będzie może, gdyby prawie ten pachole został prosty. Tak, ładnie. Słuchaj, idź mi. Ale szale. Rejentowicz od nikogo nie jest nie znany wcale. Wszyscy go tu poznać mogą. Wszak tu rano. Pasmo życia, ja to przerywam, ale serce, jakby w skrzyni, miłość w tobie zawsze kryje. Co się stało? Już nie żyję. Byłbym przyniósł krokodyla, bym zyskał twoją rękę, lecz ostatnia przyszła chwila. Dziś rycerską kończy mękę. Stracił zmysły do ostatka. Ten testament wręczy tobie. Racz wysłuchać jakby matkę i zapłakać na mój grobie. Ja, Józef Papki, syn mojego ojca, Jana Papkina, Klaro, co się dzieje? Z nas ciga pić sobą. Wszystkie drogi mam nadzieję w jednej chwili przepaść mogą. Mów ostrożnie. Zapłacony. Odstąpię naszym domu, bo planujca nie słyszał ją za śródczym przymusza. A w Wacławie, nie mam władzy mówić, radzić w tej potrzebie, bo truchleję tu o ciebie. A ty nie znasz mego stryja, w porywczości nie ma granic. Nie pukaj się nadal mnie, komisarza wszak zna we mnie. No, komisarz teraz za nim. Zdradziłeś. Powiedziałem. A niegodny. No, mój drogi, nie powiększaj mojej trwogi. Przynajmniej go ukażę. Śmierć zadajesz twojej klarze. Toż groby jedną nogą na tym groźbie nic nie mogą. Co on mówi? Próżna zgada. Uchodź, nie trać chwili. Cóż, taka moja rada, bo się właśnie wcześniej cili, by cię zbawić swoje szpony. Poszka duchów rozstawiony. Chwyci, zwiąże cię w potrzebie. Jeszczesz mało to dla ciebie? Już jak będzie. Gdzieś napiszę. Dziś wieczorem. Hałas słyszę. To co mówił? Potem. Idę teraz, lecz z powrotem. Hola, hola, mocium panie. Objechałem jak barwnika.
Cóż złego mi się stanie? Widzę dużo przeciwnika, lecz nie myślcie, że się boję. Jeśli zbójca, masz mnie, stoję. Ale jeśli człowiek prawie jaką taką, daj szablinę, w Bogu wiara, że nie zginę. Lubię, chłopcze, żeś mi żwawy, lecz nie o tym teraz mowa. Daj więc baczność na me słowa. Rejent wykradł narzeczoną i chce tobie dać za żonę. Miałby tryumf w tym sposobie, lecz ja umiem radzić sobie. Lub do turby pójdziesz, pan. Gdzieże siedzisz? Ciężko skarbę. Tam po rękę oddasz kaszę. A jeżeli stara ścianka pójść i zechce do ołtarza, jest tu druga, piękna bratanka. Ej, za ciebie pójść na skarbę. Tobie żona jakby nimfa pod stulinie grochowianka, rejentowi tęga finfa. A mnie zemsta wskonała. Tu się kończy sprawdza. Ale... Tutaj nie ma ale. Zaraz. Zaraz albo wcale. Musisz wierzyć? A, więc wierzmy. Co to jest dziś? Dziś. A, więc wierzmy. Zatem rękę daję dziewicy. Nie do tego widzę ona. Leman, czekaj w kaplicy. Dalej, krwawo. Rejent. O. Ojców moi wielki Boże, wszak Ty wstąpił w moje progi, włos mózgowy spaść nie może. Czego żądasz? Mego syna. Rozkosz mi jedyna, będziesz zadość miał z tej strony, ale z żoną czy bez żony? To za wiele. Co za wiele? Tyś mi ukradł moją wdowę, by ją zmienić na synową. Ja zatrzymałem Twojego syna, by mu zrobić tu wesele. Masz więc pykać za nim. Ach, mój ojcze! Ach, mój stryju! Niech się skończy ta zawiłość! Przebacz, ojcze, i wzajemną pobłogosław naszą miłość. Wstań, Zajdenko, i chodź ze mną. Mam przewierzyć, co się dzieje? Wacław z Klarą! Oszaleje! Tak jest, wierzę, już się stało, więc wam powiem, i nie mało. Chciałam za mąż pójść czym prędzej, by nie zostać całkiem w nędzy. Majątek zapisany, na czas tylko był mi dany, a w istotnym wiecznym darze ci przypada szczęsnej klarze. Dwa majątki, dwie płatki, coś ci obrzadki. Zamieniał stryjek za siekierkę kijek. Ale przez to dziś nie tracę, u rejenta 100 000. Nie, ja z mego to zapłacę, nie opieraj się mi więcej. Z tego mnie zważał stawę, no to głos odpowiedzieć. Niech się dzieje, kochani. Zawsze niechże będzie dziś wesele, równie w sercach, w ciele. Bądź ją, panie, z nami. Zgoda. Zgoda! Zgoda! Tak jest, zgoda. A Bóg wtedy... rękę poda! Izabela Stocka, Karolina Żuk, Karolina Fiedler, Julia Stein, Natalia Białas, Joachim Sowczuk, Anna Skibińska, Bartosz Kubas oraz Anna Świeży z ogólnokształcącej szkoły muzycznej 1 i 2 stopnia imienia Karola Szymanowskiego. Osiołkowicz łoby dano. Osiołkowicz łoby dano, w jeden owiec, w drugi siano. Uchem strzyże, głową kręci, i to pachnie, i to nęci. Od któregoż teraz zacznie, aby sobie podjeść smacznie? Trudny wybór, trudna zgoda. Chwyci siano? Owsa szkoda. Chwyci owiec? Żal mu siana. I tak stoi aż do rana. A od rana do wieczora, aż nareszcie przyszła pora, że oślina pośród jadła,
z głodu padła. Małpa w kąpieli. Rada małpa, że się śmieli, kiedy mogła udać człeka, widząc panią raz w kąpieli, wlazła pod stół, cicho czeka. Pani wyszła, drzwi zamknęła, małpa figlarz, nóż do dzieła. Wziąwszy pański czepek ranny, prześcieradło i zwierciadło, szóst do wanny. Dalej kurki kręcić żwawo, w lewo, w prawo, z dołu, z góry, aż się ukrop puścił z rury. Ciepło, miło, niebo, raj, małpa myśli. To wygraj, hajże, kot, słynunki, zwroty, figle, psoty! Aż się wody pod nią mocą, ale ciepła, coś za wiele, trochę nadto. Fraszka, małpa niedzielę, sobie poradzi, skąd ukrop ciecze, tam palec wsadzi. Mam małtu, piecze! Nie ma co czekać, trzeba uciekać! Małpa w nogi, ukrop za nią, tuż, tuż w tropy, aż pod progi. To nie żarty, parzy stopy, dalej w okno, brzęk, uciekła, że tylko palce popiekła, nader szczęśliwa. Tak to zwykle małpą bywa. Paweł i Gaweł w jednym stali domu. Paweł na górze, a Gaweł na dole. Paweł spokojny nie wadził nikomu. Gaweł najdziksze wymyślał swawole. Ciągle polował po swoim pokoju. To pies, to zając, między stoły, stołki. Gonił, uciekał, wywracał koziołki. Strzelał i trąbił i krzyczał do znoju. Znosił to Paweł, nareszcie nie może. Schodzi do Gawła i prosi w pokorze. Zmiłuj się, bać pan, pomruć ciszej nieco, bo mi na górze szyby z okien lecą. A Gaweł na to. Pani w tamku, w swoim domu. Cóż było mówić, Paweł ani pisnął. Wrócił do siebie i czapkę nacisnął. Nazajutrz Gaweł jeszcze smacznie chrapie, a tu z powały coś mu na nos kapie. Zerwał się z łóżka i pędzi na górę. Stuk, puk. Zamknięto. Spogląda przez dziurę i widzi, cóż tam. Cały pokój w wodzie, a Paweł z wędką siedzi na komodzie. Cóż bać pan robisz? Ryby sobie łowię. Ale co panie, mnie trafię po głowie. A Paweł na to. Wolna czytanku w swoim domu. Z tej to powiastki morał w tym sposobie. Jak ty komu, tak on tobie. Wieczerza z gwoździa. Mówią ludzie, że przed laty cygan wszedł do wiejskiej chaty. Skłonił się babie u progu i powitawszy ją w Bogu, prosił, by tak dobrą była i przy ogniu pozwoliła z gwoździa zgotować wieczerzę i gwóźdź długi w rękę bierze. Z gwoździa zgotować wieczerzę to potrawa całkiem nowa. Baba trochę wstrząsła głową, ale baba jest ciekawa, co to będzie za przyprawa. W garnek zatem wody wlewa i do ognia kładzie drzewa. Cygan włożył gwóźdź powoli i garsteczką prosi soli. Hej, mamuniu! Do niej rzecze. Łyżka masła mi się stała! Niecierpliwość baba upiecze. Łyżkę masła w garnek wkłada. Potem cygan jej powiada. Hej, mamuniu! Czy tam w garnek pół garsteczki wy nie macie? A baba już niecierpliwa, końca, końca tylko chciwa, garścią krupy w garnek wkłada. Cygan w ten czas swój zgadł. Gwóźdź wydobył, kaszą zjadł. Potem baba przysięgała, niezachwiana w swojej wierze, że na swe oczy widziała, jak z gwoździa zrobił wieczerzę.
Były czasy, jak pewna wieść niesie, czterech podróżnych chodziło po lesie. Mróz był tak mocny, noc była tak ciemną, że chęć podróży stała się daremna. Ogień więc rozłożyli i dnia czekać uradzili. Trzeba by, rzeczy jeden i poziewa, przynieść więcej drzewa. Trzeba by, rzecze drugi, legając jak długi, rozszerzyć ogniska, by wszystkich grzały bliska. Trzeba by, zamruczał trzeci, czym zasłonić od zamieci. Trzeba by nie spać, boknął czwarty, na łokciu oparty. Tak każdy powiedział, co wiedział. I myśląc jeszcze o lepszym sposobie, zasnął sobie. Cóż z tego? Ogień zgasł, a nieostrożnie pomarli podróżni. Gdzie bez czynu sama rada, biada radcom, dzieli biada. Zapraszam na scenę Gimnazjum nr 14 im. Hugona Kołłątaja, drugie miejsce w konkursie literackim. Dzień dobry, my jesteśmy z Gimnazjum nr 14 Teatr Narwani i w naszym przedstawieniu wystąpi Mateusz Bałdys, Martyna Biłek, Mateusz Broszko, Jakub Bukowski, Aneta Buryk, Szanowska Katarzyna, Cyryl Daroszewski, Olga Frańczak, Kozera Bartosz, Jerzy Łukowiak, Rafał Półtorak, Jakub Skrzywanek, Sot Jędrzej, Sulik Joanna, Winkler Łukasz i Michał Żebracki. Dziękuję. Zapraszamy do obejrzenia przedstawienia. Stoję w tym zacnym mieście już 50 lat. Szmat czasu. Pora na refleksję nadeszła. A cóż to za mód sympatyczna? Mistrzu, mamy dla ciebie propozycję. Zechciej w quizie udział wziąć. A cóż to takiego? Będziesz zgadywał, z którego utworu twą ręką napisanego cytowane przez nas słowa pochodzą. Nie wiem, czy mój skamieniały umysł podoła takiemu wyzwaniu, ale aprobuję pomóc! Już to przednia zabawa, a ja komedyję ubóstwia. Wtedy zaczynajmy, bo czasu mamy niewiele. 10 minut zaledwie. God, ale teksty. Jo, mistrzu filozy. To będzie krótka piłka, nie? Wiesz, scenka, odpowiedź. Znasz, dwa, scenka. Mistrzunia, odpowiedź. Czy ja dobrze rozumiem, że wy rękawice rzucacie, a ja rękawice podejmuję i ripostuję? No, coś w tym guście. Patrz, Hierusiu, to mi samotrzask. Bo dwa ptaszki naraz łapać będzie. Kochany ojcze, chciałabym z tobą pomówić. Zasięgnąć twojej rady względem pana Janusza. Dobrze, moje dziecię, bardzo dobrze. Sama nie wiem, co mam robić. Chciałabym stosować się ile możności do świata, w którym żyjemy, a z drugiej strony, tam, gdzie idzie o szczęście lub nieszczęście całego mojego życia... Trzask! Już w klatce! Jak iskra! Słuchaj mnie, ojcze. Ja nie mogę, jak tylko... Zaraz, tylko samotną zostałem. Zaraz wracam. Na jednej nodze. Interesant przed wszystkim. Panie Ojalski! Ale tak. Krótka scena, jeśli mnie pamięć nie myli. To początek dopiero. Jest następna zagadka. Cóż ty już na to? Na co? Na tych naszych planów. Jak
jak to się patrzało, jak to się srożyło. Jak gdyby nas połknąć chcieli. Żaden dobrego słowa nie przemówił. A teraz? Jak baran. Na jedwabi można by prowadzić każdego. Dobrze moja matka stanowiała, że kobiety rządzić stworzone. Ale czemu nie rządzą? Jakieś ty dziecko. A bo to jedna z mnie na tym świecie? Już ja bym tu już rządzić nie chciała. O, i ja nie. Mnie strach bierze, jak spotykam którego, a zwłaszcza majora. A te dzielatki słodkie to z komedii. Damy im zary. Ładnąłem się ja pisząc tę sztukę. No, widzę mistrzu, że umysł wcale nie taki skamieniały jak wygląda. Brawo, brawo. Na razie żadnego błędu. Mamy coś tam jeszcze? A któż będzie wiedzieć? Dolski, zobacz no. Strzeszczony? Prawda, strzeszczony. Wyraźnie strzeszczony. Nowy wyraz. Pochodzi od treści strzeszczony. Strzeszczone, diablem jednak w uszach trzeszczy. Trzeba więc zgadywać? Słuchaj, ja nie mogę pisać tak, jak ty piszesz swoje wyciągi z historii powszechnej. Wielkie pomysły, jak się czasem w głowie zatarasują, strach by jej nie rozsadził. W ten czas to pisze się, rozumiesz? Rozumiem, prędko. Fiu kursak, wyścigi pióra z myślą. A jak się pióro rozmacha, bryzk, bryzk, rozumiesz? Rozumiem. Może ktoś kiedyś przysiadł przy poły? Czemuż nie? Wszak odczytano ich hieroglify. Chcesz spróbować, co? Nie czuję się na siłach, mości dobrodziej. Nie ma co wątpić. Tysiące szczegółów staje mi przed oczy. Leon kocha pannę Anielę. Jakże nie kochać panny Anieli? O miła, o śliczna. O dobra panna Aniela. Nie, nie, tego nie przeczytam. Proszę, wujaszka. Miłość. Ach. Ola Boga, przestraszyłem panią? Nie ma czego, moja wina. To jest wielki człowiek do małych interesów. Tego za życia mojego nie wydali. Jak to wygrzebali? Ale pośmiertnie wydali. Teraz wszystkie pana sztuki są dostępne. No, mistrzu, ty jesteś gość, szacunek. To pan głuchy gospodarz. Pogadać z nim muszę. Może też z niego jaką wiadomość wytuczę. Przybliżmy się do dwaku. Kłaniam mości panie. Chciej mi też bez urazy na moje pytanie odpowiedzieć. Czy czasem w tej karczmie się zdarza? Od poniedziałku nie ma gospodarza. Im dłużej się wpatruje, to człek z tego świata, bo to na ducha zagłupia taka facjata. Cóż z tobą gadać, kiedyś ty jak kamień głuchy? Co się masz panu nie dzi? Muchy? Gdzież te muchy? I oto piękna rozmowa. On swoje, a ja swoje. Idź spać, dobranoc, kłaniam, wszak nic mi po tobie. Kłaniam, a bacz pan prześpi się chyba na stole. To jest intryga na prędce. Ale na prędce pisane. Jaka tam pisanina? Nic wielkiego. Ale umysł pana wielki. Już 2 lata się kończą, jak powabność Klary wzmieciła moją miłość bez granic, bez miary. Nie ma dnia, bym nie błagał najczulszym wejrzeniem. Samym już tylko teraz oddycham westchnieniem. Łzami skrapiam jej ślady. Skrapiam całą drogę i kamień już bym zmiękczył. Jej zmiękczyć nie mogę. Żebyś i 100 lat jęczał, wszystko nic nie znaczy. Ach! Cóż dalej chcesz robić? Co? Umrę z rozpaczy. Może cię kocha. Kocha? Umarłbym z radości. Każdy sobie zawczasu dzwoni z przezorności. Ja płaczę, ty się śmiejesz. Śmiej się i ty razem. Ach! Nic więcej? To tak wiele. Ach, urągasz miłości. Urągam? Broń Boże! Twoje serce.
serce bez czucia. Lwie, tygrysie może? Nikt go zmiękczyć nie zdoła. Nie każdy, to pewne. Ja tak kocham. A ja nie. Ja płaczę tak grzewnie. Ja się śmieję. Okrutna! Poznasz mnie po stracie. Okrutna, sroga, niestety. O nieba uchodzę prędko, bo tu miłość na czacie. To są ślury panieńskie. Wszak mówiła, albo koty, albo babki nam się zjadą. Kolosalny wzorzec noty pod stoliną płaniowa. Poślinem swe miejscemy strojnej miłości, głupość dzień. Pozwól mówić korniczoła i na siebie twoje ręki złożyć mi z tego ciśnienia. Sługa, służ pełni żonę. Cóż sprowadza w nasze strony? Miłe wszystkim nam zdarzenie. Tym zdarzeniem? Twe zamęście. Moje? Właśnie miałem szczęście mieć u siebie na wieczerzy lorda Bedro, kilku panów, całą późniejszą drogę. Tylko twoja wola zmieni, co się zdaje nie do zmiany. Mówże, słucham. Że kochamy, że cię kocham nad te nieba, że przy sobie żyć pragniemy, to oboje dobrze wiemy. Nie oboje czego trzeba, żeby zniszczyć to ukrycie, w którym pełza nasze życie. I nie truch lecz, czy dzień szczęścia nie poprzedza dnia żałoby. Czegóż trzeba? Mów! Za mężczyzna! O szalony! Gdzież sposoby? W twojej woli. Woli on. Woli styja, powiedz raz. Co zawadza, to się mija, gdy nie może być inaczej. A, rozumiem. Nie, Wacławie, gdzie mnie zechcesz, znajdziesz wszędzie. Zawsze twoją, lub nie słabię. Ależ Klaro, moją żoną. Któż to, powiedz, wiedzieć będzie? Czyś zaślubił wykradzioną? Co za hałas? Słyszę kroki. Coraz bliżej. Idź bez zwłoki. Jedno słowo. Już ci dane. Gdy nie zmienisz, żyć przestanę. Przestaniemy, jeśli zechcesz. Pomyśl tylko, Klaro droga. Ale idźże, idź dla Boga. No zaraz, zaraz, czekajcie. Zemsta. Moja ulubiona. Młody jak w panu Tadeuszu. Wieszcza na siebie. Pierwsza w konkursie literackim Fedro w Polskim Gnieździe. Liceum Krzysztof Szulanek, zapraszam serdecznie. Jesteśmy w Kutłowsku do Fedro Rzymskiego Liceum Krzysztof Szulanek. Przygotowałyśmy fragment zemsty. Wystąpią Kasia Bielecka w roli Kapkina, Gosia Poznańska-Pocześnik, Marta Świdanie-Pogodalski, oraz Magda Pyrra Piotra. Zapraszamy. Dzień
nieba. Lecz gdzież była moja głowa, jam go wesprzał, mieszał z błotem, on traktament miał dać kutem. Zapał jego wielki, z jakim wziął się do butelki, z jakim nalał tamtę całą. Czy mi jeszcze było mało? Ach, uchnąłem. Mam truciznę. Już się z tego nie wyśliznę. Więc testament swój ułożę. Potem długie wieczne łoże. Potem pogrzeb swój zapłacę. Hola, hola! Nie tak zrobię. Wszystko to są zbrodnie bańki. Lepszą zemstę przysło sobie. Ale trzeba zażyć z mańki. Bylem syna dostał w siatkę, mam dla niego niezłą klatkę. A ta turem się nie straszę. Potem, potem... Puszczaj paszę! Ja te stale teraz piszę. Niech żądny już nie słyszy, bo do czubków odwieźć każe. Zaraz legat zmarzę. Siadaj wasz tu. Zmaczaj pióro. Będziesz pisał po mym słowie. Stawiam tytle niezbyt sporo. Właśnie babskiej trzeba ręki. Życie w zakład. Raszka złowie. Dobrze będzie. Teraz trzeba pisać właśnie. Jakby Klara do Wacława. O, o. Cóż o! Jaśnie panie, wszak to despekt dla niej. Co się właśnie, że to pyta, macza i pióro, pisz i kwita. Tylko że to, bądź panie, aby udać trzeba sztuki, owe brednie banialuki. To miłosne świergotanie. Jak tu zacząć, mocium panie? Snem, afektem, domem. O, o, o! Jak od żony, a tu trzeba pół ćwierć słowa. Ni tak, ni siak, niby owak. I chciałaby, i boję się. O, już wiesz, no na tym sztuka. Lecz nie waści w tym nauka. Pisz waść. Zaraz. Bardzo. Proszę. Cóż to jest? By. Co? By duże, akapite właśnie. By? To kreska. Gdzież dwa brzuszki? Jeden w spodzie, drugi w górze. Cóż, kuczarka, tak jest duże? Kto pomyśli, może zgadnie. Pisz właśnie dalej, a dokładnie. Bardzo proszę. Mocią panie, me wezwanie. Mocią panie, wziąć w sposobie, jako ufność ku osobie, jako ufność ku osobie. Mocią panie, ważność pana, która lubo mało znana, która lubo mało znana. Cóż to jest? Żydia się tam, lecz literę go przerobię. Jak mi jeszcze kropla skapie, to cię trzymnę tak połapię, aż proformę wspomnisz sobie. Czytaj baś, no, jak to było? Bardzo proszę, mocium panie me wezwanie, mocium panie wziąć w sposobie. Niech cię traci, pytasz taką pustą mózgownicą. Mocium panie cymbał pisze. Jaśnie pana własne słowa. Idź baść, przepisz to de novo. Mocium panie opuść wszędzie. Z tych kawałków trudno będzie. Pisz de novo, pisz powiadam, mózgu wełnie za trzy grosze. I powtarzę. Bardzo proszę. Bardzo. Proszę... Moć! Co moć? Cóż moć znaczy? Z tym hebesem nie pomoże. Trzeba zrobić to inaczej. Nawet lepiej będzie może,
gdy wyprawię do Knochole. Z ustną prośbą. Tak, tak wolę. Wasze! Idź mi wypraw, Luzie. Niech do Milczka wkraść się stara. Niech młodemu paniczowi Wacławowi, no wiesz, powie, że poprosi panna Klara, by nie mówiąc nic nikomu, raczył do niej przyjść łaskawie i by nie był wżdy w obawie, bo cześnika nie ma w domu. Zrozumiano? Dokumentnie. Sam tymczasem zwiń się skrzętnie. Kilku ludzi u wyłomu postaw w krzakach. Jedną nogą Kaszyk będzie za granicą, łapes, capes i go chwycą. A pójść nie chce, związać mogą. Ależ despekt jaśnie, panie, tak postąpić, jakby z dziurą. Wasze byłeś, jesteś rurą. Jak rozkaże, tak się stanie. Cześniku, jako świadek, idź do kata. Idź do kata, idź do kata. Gdzieś też ludź, wielkość świata. Idź dobry, cacko złoty. Tak zepsute, puszaj w pół. O, niech myśli ty, bogini, o ty jedna litościwa. A z mużycia jak przerywa, ale serce jakby w skrzyni miłość w tobie zawsze kryje. Co się stało? Już nie żyje. Byłbym przyniósł krokodyla, byłbym zyskał twoją rękę, lecz ostatnia przyszła chwila. Żeby cerską kończył, żeby stracił z nią swego ostatnia. Ten testament wręcza tobie, lecz wysłuchać jakby matka i zapłakać na mym grobie. Ja, Józef Papkin, syn mojego ojca Jana Papkina. Jan mój był. Będąc zupełnie zdrów na ciele i umyśle, lecz nie mogąc wiedzieć, kiedy umrę. Oczywiście, bo jestem otruty przez rejenta Milczka. W lampce wina. Piszę ten testament, czyli ostatnie rozporządzenie mojego ruchomego i nieruchomego majątku. Nieruchomym rozporządzać nie mogę. Takiego nie mam, więc nie ma. Ruchomości zaś tak oddaję. Tej, którą zawsze kochał, czcił i szanował. Jaśnie wielmożnej, plaże Raptusiewiczównie, starościance zakroczymskiej, daruję angielską gitarę i rzadką kolekcję motyli, będącą obecnie w Polsce. Artemizę, wcześnikowi dać ją chciałem, ale teraz przemazałem. Artemizę dostanie najdzielniejszy rycerz w Europie, pod warunkiem, aby pomnik postawił na mój grob. Zresztą ruchomości chcę być pochowany. Jaśnie wielmożnego cześnika, zaś jaśnie wielmożną starościankę suplikuję, aby wszelkie moje długi, jakie się tylko pojawią, nie płacili, gdyż chcę przez to pamiątkę zostawić krewnym moim różnego stanu i wyznania. Józef Papki. Józef Papki inkognito, na tytuły miejsca nie mam. Weź więc, co tu wyryto, niech twa pamięć wieczny. Państwa pokazuje, że Fredry jest ponadczasowy, że ten język jego piękny jest ciągle aktualny, przecież to 200 lat minęło. Otóż kiedyśmy przygotowywali powtórny pochówek Aleksandra Fredry w Rutkach, koło Grudka Jagiellońskiego, wiadomo gdzie zmarł Władysław Jagiello, wpadły mi w oczu zapiski Starucha. To było ostatnie dzieło Fredry. Kiedyś się znamy przecież jego sztuki, znamy jego te dykteryjki pikantne, które gdzieś tam w takim tomiku dla młodzieży jest, ale kiedy się zestarzał, choroba go zmogła, podagra. Proszę Państwa, jakie piękne myśli Fredro podał na temat honoru, na temat cnót obywatelskich, obowiązku obywatelskich. Wiecie, kiedy to czytałem, to mnie ciarki przeszły. I myślę, że może na przyszły rok Gniazdo Polskie wydałoby właśnie te piękne, patriotyczne myśli ze zapisków Starucha. Warto by to upowszechnić. Dlatego tutaj dziękując zespołom za przybliżenie nam fragmentów sztuk Fredry i mówiony pięknym polskim językiem, dziękujemy bardzo. Jesteśmy dumni z tego. Ja specjalnie jestem dumny z tego, że
ten pomnik, który był we Lwowie, znalazł się we Wrocławiu i że Fredro był moim krajanem, że tam się urodziłem, gdzie on mieszkał, że dzięki temu uratowaliśmy pałac Aleksandra Fredy, bo razem z ministrem Zakrzewskim, który był doradcą, pan tutaj senator wie o tym, był doradcą prezydenta Walensy, jakoś nie mogli się pogodzić, ale który pierwszy nadał nazwę Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jak ważne, że on włączył nasze polskie dziedzictwo całego świata do naszego narodowego dziedzictwa. Więc lubię się tym i właśnie warto by, żeby młodzież sięgnęła po zapiski starucha i kiedyś może włączyła w swój repertuar te piękne myśli o honorze, o cnotach obywatelskich. Dziękuję bardzo. Ksiądz Braguła to jest naprawdę świadek obecności Fredy w Polsce i jest jego ziomkiem bezpośrednio przecież z Mętowej Wiszniki.